Siemanko, siemanko, my u ojca na wakacjach, a jak u ojca na wakacjach, to będziemy wędzić. Wędzownik już mamy rozgrzony, tak jak sech wam obiecał, dom był ten przepis na kiełbasa, także zapraszam do oglądania. Jak zrobić taką swojską wędzoną kiełbasa, to zaczynamy najpierw od selekcji mięsa i od krojenia. Do naszej kiełbasy będziemy też potrzebować boczek. Z boczka musimy najpierw zdjąć skórę. Później będziemy to jeszcze wszystko razem kroić w kostkę. Tutaj mamy selekcję mięsa już zrobionego, tutaj mamy boczek pod gardle, tutaj nasze odpady, co my poobcinali z tego mięsa, co nie potrzebujemy, co nie chcemy w ogóle w kiełbasie. No i tutaj mamy chude mięso i teraz to będziemy zasypywać solą. Mięso, jakie będziemy dodawać do naszej kiełbasy, to jest 3 kg schabu, 5200 łopatki, 1,2 kg karczku, 2600 boczku, kilogram wołowego. Wszystko będziemy zasypywać to solą peklową, 250 gramów. No to przystępujemy do peklowania naszego mięsa. No i nasze zapeklowane mięso ładujemy do lodówki na 24 godziny. No, 24 godziny minęły, mięso zapeklowane. Teraz chude mięso będziemy mielić na grubych oczkach. Ile to tam milimetrów moto, nie wiem, to bym nie powiedział, ale takie będziecie widzieć, jak to poleci. Teraz będziemy to mlać wszystko na mniejszym sitku. Boczek, podgarle i mięso wołowe to zakładamy do tego mniejsze sitko. No jakby się już ktoś chciał spytać, jako to jest maszynka, to tutaj macie podane. No i mamy wszystko pomlone. Tutaj mamy na tym grubym oczku, co my mlowli, karczek i łopatka. Tu cienkie oczko, podgarle i boczek. I też na cienkim oczku mięso wołowe. No i zaraz to będziemy wszystko przyprawiać. Także kartki do ręki i pisać. Teraz będziemy wszystko przyprawiać. Mamy tutaj około 12 kg mięsa. Teraz pierwszy składnik, jaki będzie dodawany, to będzie pieprz, około 40 gramów. Następny składnik to dodajemy czosnek, około 8-9 ząbków, jak to lubi, według smaku. Następny składnik, który dodajemy, to jest gorczyca, około 50 gramów, jak to lubi. Możecie dać sobie więcej, możecie dać sobie mniej. My dajemy 50 gramów. Kolejny składnik, gałka muszkatołowo. 10 gram, 5 gram, jak to lubi. My dajemy 10. Kolejny składnik, pieprz ziołowy, pół paczki. Na sam koniec dodajemy jeszcze 2 łyżki cukru.
Do naszej kiełbasy nie dodajemy wody. Ojciec dodaje taki wywar do kiełbasy, robi se go sum. A jak se to robi, to już wągodą. Zagotujecie se liter wody, dodajecie do tego liść laurowy, ziele angielskie 2-3 ziarenka, owoce jałowca 2-3 ziarenka, pieprz czarny 5 ziarenek, magi do smaku i rozmaryn. Potem to wszystko zagotujecie, odstawiacie to, aż to będzie lichtig zimny i później to możecie dodawać do kiełbasy i to wszystko razem z tymi przyprawami będziemy mieszać teraz. No i tak, to mamy wszystko fajnie już wymieszane. Mieszaliśmy to około 10 minut, także nam wyszła taka konsystencja, że to się klei. Odstawiamy to jeszcze na 15 minut do lodówki i później za 15 minut jeszcze raz to będziemy 10 minut mieszać. Po drugim wymieszaniu mięso zaśmy dali na do lodówki na 2,5 godziny, żeby to jeszcze wszystko fajnie przeszło. No i teraz będziemy nabijać kiełbasa do szczywa. No i kiełbaska mamy już nakręcono, tak to ładnie wygląda. I jutro to będziemy wędzić. Wędzownik my mieli rozgrzany do 100 stopni, tak około 10-15 minut, żeby zabić wszystkie bakterie. No i teraz my wciepli kiełbasa do wędzownika i wędzymy. Kiełbasa będzie wędził w temperaturze około 60 stopni. Mam do tego włożony jeden termometr w środku i jeden termometr jest u góry. Zobaczymy, czy już jest chociaż trochę kolorku. O, ładnie się kopci. Ale kolorku jeszcze nie ma. Czyli jeszcze trzeba wędzić. Ojciec sam to musi kontrolować, powiedział. Trochę mi to za słabo wychodzi, żeby ten kolor doszedł. On wie co i jak, o co chodzi. Temperaturę teraz trochę podwyższył i zaraz kiełbasa inaczej wygląda. 4 godziny to wędzymy. Zobaczymy jak to wygląda. O, kolorek to już fajnie dostało. Będziemy to wyciągać. Recepta macie, możecie próbować. Potem dajcie mi znać jak mu to wyszło. W komentarzach możecie pisać. Jak będziecie chcieli taki fajny przepis, chlebek na patyku, dajcie mi znać w komentarzach, to też wam podam. Bardzo dobre, jak będziecie na ogródku grillować, zamiast bułeczki, coś takiego, piękna sprawa.